Hej, heja, dzień dobry, w kwietniu. Nadaję teraz z mojego ogrodu pod Wrocławiem przy Forsycji. Chciałam zacząć cykl krótkich filmików na temat leków, które możemy znaleźć na łące, w ogrodzie, w polu, w lesie. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście próbowali naśladować nasze babcie i mamy i leczyć się środkami naturalnymi. Kiedyś apteki nie były tak świetnie zaopatrzone jak teraz. I nasze babcie, nasze mamy leczyły nas tym, co zebrały, co urosło, co znalazły w bogactwie natury. Forsycja jest żółta, jak nieudolnie naśladujące ją tabletki żółte, czyli rutinoskorbin. Forsycja zawiera bardzo dużo rutyny i witaminy C, czyli działa tak jak te nasze popularne tabletki, przy których reklamie wygląda się niewyraźnie, czyli tak jak rutinoskorbin. Działa przeciwprzeziębieniowo, wzmacniająco. Przeciwprzeziębieniowo, wzmacniająco. Można pić z niej świeży napar, czyli zebrać garść kwiatków, zalać dwoma szklankami ciepłej, niegorącej wody, pozostawić 40 minut do naciągnięcia, przecedzić i popijać tak cały dzień. I do tego zachęcam przez te 4-5 dni, kiedy forsycja jest jeszcze świeża. Natomiast na zimę proponuję zrobić susz, to jest mój susz z zeszłego roku. I z niego też robić w razie, kiedy nas bierze przeziębienie, robić herbatkę i ją popijać. Bardzo polecam proste kwiatki forsycji, pięknej żółtej, nie tylko do wazonu, ale też jako lekarstwo.